Jak zakorkować cały kwartał ścisłego centrum Warszawy? Wystarczy zamknąć tunel ulicy Złotej. Efekty mamy tutaj. Jak to ładnie wygląda, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Złotej i Zgoda, no i wyburzenie samego tunelu? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji w przebudowę całego nowego centrum Warszawy. No może nie całego, ale ścisłego kwartału, który znajduje się pomiędzy ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską, Placem Powstańców Warszawy i ulicą Chmielną. Wszystkie ulice w tym kwartale będą teraz przebudowane w ramach tej jednej inwestycji, która wstępnie jest nazywana oczywiście w ramach ulicy Złota i Zgoda, ale de facto to też obejmie ulicy Stanisława Moniuszki, ulicę Jasną, ulicę Sienkiewiczej, ulicę Bołtena i ulicę Borokola, czy nawet po części pasaż Wiecha, również z ulicą Marszałkowską, gdzie pojawią nowe skrzyżowania, nowe zawrotki, nowe przejście dla pieszych, nowa sygnalizacja świetlna, no i oczywiście dokończenie przebudowy samego placu centralnego, jeżeli chodzi o wyjścia do stacji metra. To wszystko się w tym miejscu będzie łączyć i budowa się zaczęła teraz w wakacje 2024 i będzie trwać przez najbliższe mniej więcej 2 lata, więc wszystko się powinno zakończyć w lato 2026. Więc przed nami 2 lata dosyć ciekawej inwestycji, która dosyć mocno w tym momencie skorkowała i zatrzymała cały ruch w tej części Warszawy, no ale jak już dobrze pewnie wiecie, jeszcze widzieliście to w poprzednim materiale na moim kanale, powstaje nowy parking w centrum Warszawy i niedługo będzie oddany do użytku do końca tego roku, jeżeli chodzi o Plac Powstańców Warszawy. Parking, który znajduje się na 4 kondygnacjach podziemnych pod całym tym częścią. No i ten parking ma przejąć wszystkie właściwie miejsca parkingowe z tej części ścisłego centrum. Dzięki czemu przestrzeń na górze nie będzie zdominowana przez samochody, tylko faktycznie będzie dla pieszych. Jak to wygląda w nowoczesnych miastach? Co ciekawe, nie wszystkie miejsca parkingowe znikną, bo na ulicy Sienkiewicz i na ulicy Jasnej trochę tych miejsc parkingowych pozostanie dla osób, które mieszkają, ale tylko właśnie dla mieszkańców, nie w ramach dojazdu do posesji, nie w ramach dojazdu chociażby do części komercyjnych czy też biurowych, to będzie tylko łącznie dojazd dla mieszkańców, którzy po prostu w okolicy mają wykupiony specjalny abonament. Natomiast ulica Zgoda, Złota i po części ulica Jasna całkowicie będą miały zamknięty ruch samochodowy wraz z brakiem oczywiście miejsc parkingowych, bo po prostu to będzie jeden wielki deptak. Podobnie jak ulica Chmielna czy Plac Pięciu Rogów, gdzie ta przebudowa już została zrealizowana w ostatnim czasie. Natomiast teraz Wam powiem mniej więcej pokrótce, jak ta inwestycja będzie wyglądać, jeżeli chodzi o nowości, bo nowości jest całkiem dużo. Chociaż aktualnie na październik 2024, właściwie na początek tego miesiąca, inwestycja jest zaledwie zrealizowana w 4%, o tyle już wiemy, że dosyć dużo się dzieje. Jest likwidowany chociażby w tym momencie tunel ulicy Złotej. Natomiast w całym tym kwartale ma się pojawić 167 drzew, z czego blisko 3000 metrów kwadratowych będzie zajętych przez zieleń z bielinami i krzewami, więc tego będzie mnóstwo. Pomijając to, również pojawią się na Marszałkowskiej 2 zupełnie nowe przejście dla pieszych z przejazdami rowerowymi w ramach właśnie likwidacji tunelu ulicy Złotej i połączenie właśnie dwóch części Marszałkowskiej w jedną całość. No oczywiście mnóstwo miejsc spotkań, nowe fontanny i inne elementy. No ale chyba najważniejsze jest to, że ta po prostu przestrzeń nie będzie dla samochodów, tak jak to wygląda w tym momencie, tylko będzie dla ludzi, którzy chcą po prostu spacerować i dojść do swoich miejsc. I zaczniemy od tego, jak aktualnie tutaj w tym miejscu są realizowane prace. A w tym miejscu mamy plac Emila Młynarskiego, który jak widzicie wcześniej był jednym wielkim parkingiem. Chociaż to są samochody z biura budowy, które się właśnie w tym miejscu znajduje. Ale za chwilę zobaczycie na ujęciach z sierpnia, że to po prostu był jeden wielki parking zamknięty szlabanem. Teraz ta przestrzeń będzie oddana mieszkańcom, no i oczywiście pieszym. Bo co to za plac, na którym parkują samochody? No nie taka jest funkcja placu. Plac to jest miejsce spotkań. No i podobnie będzie po drugiej stronie, jeżeli chodzi o ten parking. Z tym, że tam będzie jeszcze więcej zieleni. Będzie to wyglądać tak jak na tej wizualizacji. Z tyłu za pasażem Wiecha i za domami towarowymi centrum i za ulicą Marszałkowską obok ulicy Sienkiewicza pojawi się nowa przestrzeń z drzewami, alejkami, miejscami siedzeń, po prostu miejscem spotkań i też do wyjścia ze swoimi pupilami. W tym miejscu
miejscu za 2 lata. Na razie, jak widzicie na ulicach Szczepnia, to był jeden wielki parking dla wszystkich mieszkańców okolicy, bo żadne z tych budynków nie ma parkingów podziemnych. Ale też właściwie po co w tym miejscu te parkingi? I po co w tym miejscu samochody? Zwróćmy uwagę, że tutaj komunikacja miejska jest po prostu na najwyższym poziomie. A sens budowy komunikacji miejskiej ma tylko łącznie jeden. Eliminacja pojazdów indywidualnych w formie samochodów. Jeżeli budujemy komunikację miejską, 2 linie metra w tym miejscu, mnóstwo linii tramwajowych, autobusy, autobusy nocne, pociągi, to jaki jest sens zachowywania w tym miejscu przestrzeni dla samochodów? Cel właśnie komunikacji miejskiej jest likwidacja tego typu środka transportu, który jest w sposób najmniej efektywny. Dlatego też te ulice są tutaj zwężane, aby siłą rzeczy wyścig z tym centrum było po prostu mniejszy ruch, dzięki czemu też będzie lepsze powietrze, bo już pomijając oczywiście wiadomą rzeczy, jeżeli chodzi o spaliny, również są inne elementy, jeżeli chodzi o chociażby tarcie, które akurat jeżeli chodzi o wszystkie pojazdy jest mniej więcej podobne. No i dlatego też w tych miejscach te miejsca parkingowe są likwidowane. Oczywiście wiadomo, że miejsca parkingowe po części muszą pozostać, jeżeli chodzi o sytuację emergencji, czy też osoby, które po prostu muszą korzystać z tego typu pojazdów, więc miejsca dla osób z niepełnosprawnościami pozostaną w różnych miejscach, na wszystkich ulicach. Również na ulicy Jasnej i na ulicy Sienkiewicza pozostaną miejsca parkingowe, nie jak w tym momencie wygląda, czyli miejsca prostopadłe, ale miejsca równoległe, które się po prostu pojawią dla mieszkańców tej okolicy w ramach specjalnego abonamentu. Więc to się też oczywiście dosyć mocno zmieni. Również jeżeli chodzi o ten kwartał w tym miejscu, chociaż tutaj na ulicy Złotej zgoda właściwie żadnych miejsc parkingowych nie będzie. No ale najważniejszym oczywiście elementem, jeżeli ktoś musi mieć samochód w tym miejscu, naprawdę go potrzebuje, no to rzecz jasna pojawiło się jeden z większych parkingów podziemnych w całej części Cisłego Centrum Warszawy, jak i nie największy, czy oczywiście parking pod placem Powstańcy Warszawy, gdzie będzie specjalny abonament dla mieszkańców, więc będzie wyjście. A w tym miejscu, również zamiast tego parkingu, który jak widzicie już zniknął, pojawi się taka nowa przestrzeń z pomnikiem pośrodku, placem, no oczywiście drzewami i nowymi alejkami, no i przestrzeniami też do po prostu chillowania, odpoczywania i po prostu oddychania świeżym powietrzem z tych drzew, które w tym miejscu będą się znajdować, i nie oddychania spalinami, które w tym miejscu oczywiście cały czas były przez te samochody. No i są aktualnie przez te samochody, bo tunel ulicy Złotej został zlikwidowany i cały czas oczywiście po części jest tutaj pozostawiony dojazd do różnego rodzaju budynków. Czy to chociażby jeżeli chodzi o sąd, czy inne instytucje, które się tutaj znajdują. Ale w przyszłości, tak jak już powiedziałem to wcześniej, skoro jest tak dobra komunikacja miejska w tym miejscu, nie ma żadnego najmniejszego powodu, żeby po prostu do tych miejsc zawsze musieć dojechać samochody. Oczywiście specjalne pojazdy jak służby miejskie będą miały taką rzecz jasna możliwość. Ale ta cała przestrzeń w tym miejscu będzie zamknięta dla ruchu samochodowego pozostałego, więc podobnie jak na placu 5 Rogów, czy oczywiście również jeżeli chodzi o ulicę Szpitalną, ruch samochodowy tutaj będzie całkowicie zamknięty, podobnie jak ulica Chmielna. No a tutaj dlatego w tym momencie jest likwidowany tunel ulicy Złotej. Chociaż ten tunel, jeszcze kiedy ten ruch samochodowy był tutaj kilka miesięcy temu, odkorkowało tę całą tą przestrzeń, to zmieni się w taką nową zupełnie przestrzeń miejską. Skoro i tak likwidujemy miejsce parkingowe i po prostu przestrzeń do poruszania się tych pojazdów, to tunel w tym miejscu de facto nie ma sensu. Czy można było go lepiej zagospodarować w formie chociażby jakiegoś wielkiego, szerokiego przejścia podziemnego z zielonymi elementami, z fontannami, wodospadami? Oczywiście. I ja się z tym zgadzam. Ja widzę wasze komentarze. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, że wybrano opcję najprostszą, czyli po prostu wyburzenie, zasypanie tunelu i zrobienie całej tej przestrzeni na nowo na górze, zamiast wszystkie części w tym miejscu chować pod ziemię. Oczywiście przejście do metra tutaj pozostanie. Jak widzicie, aktualnie na ujęciach widzimy likwidację samej kładki w ramach pasażu Wiecha. Natomiast w tym miejscu zamiast tunelu pojawi się nowe przejście naziemne przez ulicę Marszałkowską, przejazdy rowerowe, no i oczywiście połączenie z placem centralnym, czyli placem Defile, który w tym miejscu jest aktualnie całkowicie przebudowany. Również w ramach tej inwestycji, czyli likwidacji tunelu ulicy Złotej, który jest osobną, odrębną inwestycją, zostanie przebudowany fragment placu centralnego, dobudowane właśnie dojście do samej ulicy Marszałkowskiej. Tutaj ta część elektryczna będzie schowana cały czas pod ziemią i do niej będą specjalne schodki zachowane. Dlatego też widzicie, że to wygląda w ten sposób. A sam dojazd do parkingu podziemnego obok metro Centrum będzie pozostawiony w ramach nowego dojazdu. No i też, co ciekawe, same wyjście na stację metra Centrum od tej strony będą przebudowane w ramach osobnej, odrębnej inwestycji. Więc trochę się to zmieni. Jak to będzie wyglądać w całości, macie na tej wizualizacji, właściwie na tym schemacie, jeżeli chodzi o projekt. Przy ulicy Sienkiewicza i przy ulicy Złotej, jak widzicie, będą teraz nowe, szerokie przejście dla pieszych z przejazdami rowerowymi. Dojazd do ulicy Sienkiewicza teraz też będzie zapewniony przez nową zawrotkę przy ulicy Złotej, jadąc z samochodem od ulicy Świętokrzyskiej Marszałkowską. Będzie można zawrócić w tym miejscu na wysokości tunelu samochód i później wjechać z ulicy Sienkiewicza, a z ulicy Sienkiewicza będzie teraz też nowy wyjazd
prosto w ulicę Marszałkowską w kierunku Alei Jozolińskiej. Więc tam też samochody będą miały też nowe możliwości, jeżeli chodzi o poruszanie w ramach nowych skrzyżowań, które po prostu będą wybudowane w ramach tej również inwestycji. A tutaj dokładnie w tym miejscu, gdzie tunel był i w tym miejscu obok tej kładki pojawi się nowa przestrzeń w formie fontanny, która właśnie będzie mieć swój zbiornik na dole w miejscu starego tunelu, ale to będzie realizowane, jak już zakończy się oczywiście cała likwidacja tunelu, bo likwidacja tunelu jest realizowana przez osobnego wykonawcę, a budowa nowej ulicy Złotej jest realizowana przez kolejnego osobnego wykonawcę. Więc to jest trochę pokręcone, jeżeli chodzi o to, kto buduje dany odcinek. Ja wam tego nie wymienię, po prostu to jest tak pokręcone, żebym to musiał zrobić osobny, specjalny film, który by pewnie trwał za jakieś 20 minut. Tymczasem tu widzimy kolejny fragment, jeżeli chodzi o przebudowę tejże całej ulicy, a właściwie jeżeli chodzi o dalszy fragment ulicy Zgoda. Tu oczywiście miejsc parkingowych czy też przemieszczenie dla samochodów nie będzie, to będzie całkowicie przestrzeń zamknięta. Nowe lejki, elementy zielone, połączenia z ulicą Przeskok, no i oczywiście ze samym placem Pięciu Rogów. Przejazd dla służb będzie tutaj prosto w ulicę Chmielną zachowany, no i też oczywiście dla osób z niepełnosprawnościami do miejsc parkingowych, które będą się znajdować obok kina Atlantik, które tam już powoli się pojawiają w ramach przebudowy ulicy Chmielnej, o której będziecie mieli film na przestrzeni jutra albo pojutrze, bo faktycznie tamten materiał też czeka już właściwie na zmontowanie i publikację. Niemniej wybraliście ten film, dlatego ten film się pojawia też w tym momencie. No i tutaj na każdej z tych ulic nie będzie tak jak na placu Pięciu Rogów, że będzie kilka drzew w betonie. Tu będzie mnóstwo drzew w trawie i w elementach różnych innych zielonych w formie właśnie krzewów i bylin, więc to będzie zupełnie inaczej wyglądać. Na każdej z tych ulic będzie po kilkanaście drzew, dlatego też łącznie, tak jak powiedziałem, tych drzew będzie ponad 160, więc będzie po prostu tego naprawdę całkiem dużo. No i to oczywiście w tym miejscu aktualnie jest po prostu powygradzane. Tu widzimy te korki, które się pojawiły, jeżeli chodzi o całą tą przestrzeń i tutaj ruch został trochę poprzestawiony, aby te korki się zminimalizowały, chociaż na tych ujęciach widzicie jeszcze właśnie z września, sprzed otwarcia Placu Powstańców Warszawy, korki były całkiem pokaźne. Ruch był specjalny kierowanym, głównie też dlatego, że tutaj po prostu przejście wzdłuż ulicy Marszałkowskiej dla pieszych przez ulicę Sienkiewicza jest dosyć mocno po prostu jest tutaj mnóstwo pieszych. Ta przestrzeń oczywiście też się zmieni. Tak jak powiedziałem, w tym miejscu pojawi się też przejście dla pieszych i wyjazd z ulicy Sienkiewicza w lewo przez Marszałkowską, tak jak aktualnie jest tylko łącznie w prawo. No i oczywiście nowe przejazdy rowerowe i przejście dla pieszych przez ulicę Marszałkowską też w tym miejscu się pojawią, więc tego tu naprawdę będzie całkiem dużo inaczej niż to wygląda w tym miejscu. Też już z samej ulicy Marszałkowskiej planowana jest budowa drugiej drogi towarowej, której w tym momencie nie ma, wzdłuż właśnie samych domów towarowych centrum. No i też, co ważne, pojawi się zupełnie nowa przestrzeń, jeżeli chodzi o tory tramwajowe. Cały czas będą w betonie i w asfalcie dla służb, ale będą po bokach z drzewami, czyli po prostu przestrzeń nowa zielona, co będzie budowane w przyszłe wakacje w ramach nowego centrum Warszawy i przebudowy ulicy Marszałkowskiej, jeżeli chodzi o część tramwajową. Tymczasem, jeżeli taki materiał z nowego centrum Warszawy i z przebudowy tej części miasta wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co o tej inwestycji myślicie. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, ja wznoszę. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za miesiąc, czyli w listopadzie 2024, a ulica Chmielna, jeżeli chodzi o cały materiał, pojawi się w najbliższych dniach. Tymczasem, do zobaczenia. Cześć!